Cześć, prawdopodobnie wielu z Was zastanawia się, kto to jest Paul Weller. To prawda, że w naszym kraju nie należy do zbyt popularnych artystów, jednak za granicą, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo właśnie z Wielkiej Brytanii pochodzi Paul Weller. Popularność zdobył w latach 70. w zespole The Jam. Był to jeden z głównych przedstawicieli nurtu Mod Revival. Zespół grał punk rocka, pop rocka, inspirowali się muzyką lat 60. Już w tamtym czasie został zauważony przez byłego wokalistę zespołu Genesis, Petera Gabriela, który zaprosił Paula Wellera do współpracy nad swoim trzecim solowym albumem. Przy okazji Peter Gabriel nie tak dawno wydał swój najnowszy album. W 1982 roku Paul Weller założył zespół The Style Council, którego brzmienie było już bardziej popowe. Tutaj mamy mały polski akcent. Zespół w 1985 roku dał koncert w Warszawie i podczas tego pobytu nagrano teledysk do piosenki Walls Come Tumbling Down. Link do tego teledysku umieściłem na dole w opisie filmu wraz z linkiem do strony z opisami i zdjęciami ulic w Warszawie, które były pokazane w tym teledysku. W latach 90. Paul Weller rozpoczyna bogatą karierę solową i to właśnie jego solowa twórczość należy do mojej ulubionej. Od 1992 roku wydał 16 albumów studyjnych. Jest to artysta, który pomimo słabszych momentów potrafi pozytywnie zaskoczyć. W mojej opinii od 2012 roku i albumu Sonic Kicks, czyli już od ponad 10 lat, wciąż utrzymuje bardzo wysoki poziom i właściwie mógłbym Wam polecić każdy album z tego okresu, ale dziś chciałbym Wam zaprezentować i skupić Waszą uwagę na jego ostatnim studyjnym albumie pod tytułem Fat Pop. O tym, że Paul Weller zamierza wydać nowy album, dowiedziałem się na niecały miesiąc przed premierą. Zdziwiłem się, ponieważ nie minął nawet rok od wydania ostatniego albumu Paula Wellera pod tytułem On Sunset. Album został wydany w lipcu 2020 roku, został dobrze odebrany przez fanów i krytyków i zadebiutował na pierwszym miejscu na liście najlepszych albumów Wielkiej Brytanii. Tym bardziej miałem obawy, czy nadchodzący album będzie choć w połowie tak dobry jak On Sunset. Po wydaniu On Sunset Paul Weller nie mógł wyruszyć w trasę promującą album, wiadomo z jakich powodów, dlatego zaczął pracować nad nowymi piosenkami, częściowo nad tymi, które nie pasowały do albumu On Sunset. O tym, że Paul Weller zamierza wydać nowy album, dowiedziałem się u niego na stronie internetowej, gdzie zobaczyłem możliwość zamówienia różnych edycji płyt jeszcze przed premierą. Okładka albumu od razu przypadła mi do gustu, a ilość różnych wydań, które można było sobie zamówić, robiła wrażenie. Do wyboru była płyta CD, box z trzema płytami CD, box winylowy, box z siedmiocalowymi winylami, kolorowe kasety magnetofonowe, picture disc, kolorowe winyle, do tego przypinki, kostki do gitary, t-shirty, wybór przeogromny. Album Fat Pop został wydany w maju 2021 roku przez wytwórnię Polydor i zadebiutował na pierwszym miejscu listy najlepszych albumów Wielkiej Brytanii.
Drugi album w przeciągu niecałego roku zdobywa pierwsze miejsce na liście. Jest to szósty album w karierze solowej Paula Wellera, który zdobywa szczyt. Jest to ogromny sukces, ponieważ według angielskich mediów Paul Weller jest dopiero trzecim artystą obok Paula McCartneya i Johna Lennona, który przez 5 dekad z rzędu zdobywa pierwsze miejsce na brytyjskich listach przebojów. I udało mu się to osiągnąć już podczas premiery albumu On Sunset. Pierwszym singlem jeszcze przed wydaniem płyty został utwór Cosmic Fringes z pulsującym rytmem i elektronicznym brzmieniem. To krótki, energiczny utwór, który pozostawia niedosyt. Cosmic Fringes wybrałem na pierwszego covera, który w ramach weekendu z albumem Fat Pop zostanie opublikowany na moim kanale. Kolejnym singlem z płyty jest spokojniejszy i bardzo nastrojowy utwór Glad Times. W piosence Shades of Blue Paul Weller śpiewa wraz ze swoją córką, a gra Paula Wellera na pianinie przypomina nieco styl Paula McCartneya. Tytułowy Fat Pop aż prosi się o przetestowanie swojego sprzętu grającego. Ma świetny beat, w tle dzieje się wiele nieoczywistych rzeczy. Utwór Moving Canvas został napisany w hołdzie dla Iggy'ego Popa. Nie będę opisywać każdego utworu na płycie. Uważam, że lepiej samemu posłuchać tego albumu. Piosenki na nim są zróżnicowane i szybko zapadają w pamięć. Paul Weller miał taki pomysł, żeby każdą z tych piosenek wydać na singlu. Oczywiście był to szalony pomysł, nic z tego nie wyszło, ale chyba stąd wzięło się to wydanie w boksie 7-calowych płyt winylowych, gdzie na każdym krążku znajdują się po 2 utwory z płyty. Myślę, że z każdym odsłuchem ta płyta podoba się jeszcze bardziej. Girl, come on, can't you see when you lie, you break the seal? Jedną z moich ulubionych piosenek jest In Better Times, gdzie według mnie Paul Weller śpiewa nieco w stylu Davida Bowiego. Podoba mi się również efekt gitarowy w tym utworze. Album zamyka piosenka Still Glides the Stream, zdecydowanie najbardziej majestatyczny utwór na tym albumie. Paul Weller od wielu lat nie przestaje zadziwiać swoją kreatywnością i pomysłami. Myślę, że osobom, które nie znają jego twórczości, mogę polecić na początek album Fat Pop, czy wydany niecały rok wcześniej album On Sunset. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach. To jeszcze nie jest koniec weekendu z albumem Fat Pop. Dziś i jutro pojawią się covery oraz coś jeszcze, także bądźcie czujni. Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału oraz mojego drugiego kanału Paweł Błaszak Alternative. Do zobaczenia.